Dzień dobry, jak się macie dzisiaj? Dobrze, to super, to co? Przywitamy się po Robloxemu. Tak, okrzykiem? Dobrze, zróbmy najpierw razem, a potem podzielimy się. Roblox, Roblox, come and play. Ale pięknie, ale super, widać, że jesteście wyspani. Dobrze, i teraz zaczynamy razem z wami najpierw, tak? To jedna grupa i druga. Czyli tak, pierwsza połowa mówi co? Roblox, Roblox, come and play, a potem wy odpowiadacie? Learn to smile with God today. Ready? One, two, three. Ale super. Dobrze, i teraz z wami zaczynamy. I z wami kończymy. One, two, three, go! Ale super. Mówicie po angielsku i super, i fajne. Dobrze, ale ja właśnie nie wiem, niektórzy z was w ogóle nie wiedzą, co to za gra. Przygotowałem krótki filmik, abyście zobaczyły, jak wygląda zabawa u mnie w Robloxie, dobrze? Popatrzcie na ten film. Właśnie, tak się bawimy u mnie. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to tłumaczyć, bo trzeba to jakoś tłumaczyć, bo dla mnie to Roblox to jest tak jak wielka piaskownica, ale w internecie, gdzie wszyscy dzieci się spotykają. Na przykład, jak ja byłem w waszym wieku, dawno, dawno, dawno temu, jak ja chciałem wychodzić, tak, mieszkaliśmy na 8 piętrze w bloku, krzyknąłem, wychodzę za 5 minut! A kolega Stasiu, który mieszkał obok, tak, w bloku sąsiednim, usłyszał i też schodził na dół. No, no właśnie, tak to było tyle lat temu. Wy natomiast, wiem, no właśnie, otwieracie laptopy, odpalacie telefony, Roblox, widzicie wszystko, widzicie znajomi i widzicie od razu, gdzie się bawią. No, a jak ty chcesz się bawić, na przykład w parkurze, piszesz do kolegi, już jestem, wchodzę, chcesz się pobawić ze mną? I spotykacie gdzie? Od razu w tej grze, w internecie. To jest niesamowite. U mnie kiedyś tak było, dawno, dawno, dawno temu, że tylko mama z 8 piętra miała przegląd na wszystko. Przecież mamy, patrząc z okna, z 8 piętra, no widziała, że albo się bawię na boisku, albo jestem schowany za spożywczym, ze Stasiem, albo jesteśmy w piaskownicy, na placu zabaw, tak? Mama wszystko widziała, tak jak wy teraz. Tak, jak odpalacie Roblox. Wszystko widać. Chyba muszę to zdjąć. Mogę tak? O. No właśnie, tak to wygląda. Mama widzi wszystko. A wy?
możecie się wybierać. No, chcę z tą się bawić, chcę z tamtym się bawić. I tak się umawiacie w tej wielkiej piaskownicy, który jest Roblox. Słuchajcie, Pan Jezus, no, chyba nie grał w Robloxie, ale wiecie, że On też zawsze zapraszał. Ciągle zapraszał ludzi. Byli z Nim panowie kiedyś, przyszli do Niego i zapytali, no to kim Ty jesteś? Dokąd pójdziesz? Czy możemy z Tobą? Możemy pójść z Tobą? A popatrzcie, co On odpowiada. No zobaczymy kolejny werset. Popatrzcie. On powiedział, chodźcie, zobaczcie. No chodźcie, chcecie zobaczyć, to chodźcie. Albo kolejny raz ktoś zapytał, a kim Ty jesteś, Jezus? Mogę z Tobą iść, zobaczyć? On powiedział, no chodź ze mną i zapraszał. Albo na przykład ktoś, kto go znał wcześniej, poszedł do kolegi i powiedział do niego, przyjdź i sam się przekonaj, kim jest Jezus. Czyli Jezus ciągle zapraszał. Tak jak wy, kiedy się bawicie, to zapraszacie. No chodź, pobawimy się w piaskownicy, w Robloxie. Tak? I tak to działo tyle lat temu. A kiedyś było tak, jak już jesteśmy w piaskownicy, albo na placu, albo na boisku, chcemy się pobawić razem, jest jedna bardzo ważna rzecz. Czy wiecie, jaka to jest rzecz? Bardzo ważna. Musimy wiedzieć co. W co bawimy, tak? I czy są jakieś zasady. Bo bez zasad to nie ma zabawy. No jak? Wchodzimy razem, jesteśmy w piaskownicy, siedzimy. No to co? Co? Pobawimy się? No, musi być jakaś zabawa. Muszą być zasady. Jesteśmy na boisku, gramy w nogę. A co? Stoimy? No nie, bawimy się. Ale żeby się była dobra zabawa, muszą być zasady. I ci panowie przyszli do Jezusa tak samo z takim zapytaniem. No, popatrzcie. Przyszli do Jezusa kiedyś. Wtedy zapytali go, co mamy zrobić, aby wykonać dzieła Boga. Czyli mówiąc, do Jezusa pytali, no, ale co jest najważniejsze w tej grze? Chociaż to nie była gra, wiadomo, tak? Życie. Co jest najważniejsze, Jezus? Jeżeli chcemy pójść z Tobą i chcemy, to co mamy zrobić? Tak? Co jest najważniejsze? Bo nie wiemy, jak iść z Tobą. No i Jezus odpowiada. Odpowiedział im Jezus. Posłuchajcie, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. I mówiąc to, to od razu powiedział, no słuchajcie, to nie do końca chodzi o to, co robicie, tylko czy macie wiarę, pójść ze mną. I ja chcę trochę porozmawiać o wierze. No co to znaczy, że mamy wiarę? Bo Jezus mówi, że to jest pierwszy krok, to jest bardzo ważne. Bo ja wiem, jak to wygląda u mnie w Robloxie. Na przykład są dwie gry, które są na topie teraz. Jest na przykład jedna gra Adopt Me. Znacie? No to chodzi o adopcję. Także możesz być psem, kotkiem, możesz być dzidziuszem, możesz być nawet dorosłą osobą, tak? No i kim jeszcze? A wy gracie w ogóle w Adopt Me? No widzisz, i teraz wiecie, o co chodzi. Jak można, jak mnie zaadoptować, no właśnie, takiego psa z takimi wielkimi oczami. No ale wiecie, o co chodzi. Przychodzi pies, a pies szuka? Właściciela, miejsce do mieszkania. A pies potrzebuje czego? Miłości. Tak, co jeszcze? Jedzenie. A dziecko na przykład? Jakieś dziecko przychodzi do kogo? A co potrzebuje dziecko? Mamy, taty. Słucham? Dokładnie, czyli jedzenia. Dokładnie tak. Dzieci też lubią spać. Ale dziecko samemu to nie może tego robić. Musi znaleźć kogoś, tak? Ale to dziecko w końcu musi pójść z tym kimś, tak? I w Robloxie to jest taka zabawa. Wszyscy wiemy, tak? Ale to dziecko albo pies, albo unicorn musi mieć trochę wiary, tak? Można? To zależy, które gra. No. Dobrze. Ale posłuchajcie, to dziecko w końcu musi pójść do kogoś i prosić, tak?
i pójść z tym kimś. Albo ten pies też, albo kotek, tak? I to jest w pewnym sensie wiary. Ja nagrywałem, bo ja gram wydobnie czasami, nagrywałem krótki fragment. To jestem ja, to widać, wiadomo. Jest jakieś dziecko tutaj. Ja się cieszę, bo znalazłem ją. Ona patrzy na mnie. O! Ja ją już trzymam. Dlaczego? Bo już należy do mnie. A ona musi mieć troszkę wiarę we mnie, tak? Że pójdziemy na przykład zjeść coś, pójdziemy się pobawić, że ona będzie miała gdzie spać. To jest wiara. I teraz tak, druga zabawa, moja chyba ulubiona, to parkour! Tak, kto gra w parkourze? Tak jest, dobrze. Słuchajcie, wy wiecie, o co chodzi. Let's parkour. Zaczynacie w jednym miejscu, chcecie dotrzeć do? Do końca. A po drodze, jakie mamy? Przeszkody są. Albo jest po prostu nic nie ma, jest po prostu wielkie niebo. I można spaść i spaść i spaść. Można spadać do końca. Dobrze, ale trzeba też mieć wiarę w pewnym sensie, tak? Bo zaczynając, musisz wierzyć, że dasz radę, że skoczysz z jednego bloczka do drugiego, że jak chwytasz, że masz siłę, tak? O to chodzi. Nagrałem kolejny krótki fragment. Tutaj jak się bawię. O! Skaczemy. No, ja też go lubię. To jest super zabawa. Patrzcie. No, ale ja muszę mieć trochę wiarę, tak? Skakać z jednego bloczka do drugiego. O, spotkałem kogoś po drodze. O, się cieszę, jest super zabawa. I dalej. Tak się bawimy w Robloxie. O, i jestem cały czas uśmiechnięty. No właśnie, bo to jest fajna zabawa w piaskownicy. Ale to wymaga od nas trochę wiary. Jest taka piękna historia w Biblii. Kiedyś przychodził do Pana Jezusa taki urzędnik, taki pan, a przychodził do Jezusa, bo jego syn był bardzo chory. Zostawił syna w domu i wyszedł z domu, szukając Jezusa, bo usłyszał, że Pan Jezus jest dobry i Pan Jezus może go uratować. No to poszedł, wyszedł z domu i popatrzcie, co się stało. I mówi do Jezusa, tak? Znalazł Jezusa i mówi tak: Panie, zechciej przyjść, zanim moje dziecko umrze, błagał urzędnik. No tata nie wiedział, co zrobić, bo jego dziecko było chore, poszedł do Jezusa, a Jezus powiedział: wracaj do domu, twój syn będzie żył. Jak to? Odpowiedział Jezus. Urzędnik, popatrzcie, jak jest napisane. Urzędnik co zrobił? Uwierzył Jezusowi na słowo. To jest bardzo ciekawe. I odszedł. Gdy był jeszcze w drodze, wybiegli mu na spotkanie słudzy z wieścią, że jego syn wyzdrowiał. Czyli zanim doszedł do domu z powrotem, wybiegł już słudzę powiedzieć: słuchajcie, popatrz, słuchaj, twój syn jest zdrowy, on żyje. I czytamy dalej. Zapytał więc, o której godzinie poczuł się lepiej. Wczoraj o 1:00 w południu spadła mu gorączka. Odpowiedzieli. Ojciec uświadomił sobie wówczas, że właśnie o tej godzinie Jezus powiedział mu: twój syn będzie żył. Wtedy on sam i cały jego dom uwierzył Jezusowi. Słuchajcie, będziemy rozmawiać w tym tygodniu o tym, w jaki sposób każdy z nas może więcej uśmiechać. Tak? I pierwszy krok, i będą cztery, pierwsza rzecz to jest tak, że musimy ufać, no co ja mówię po polsku, ufać Jezusowi, tak jak ten Pan, tak jak jest napisane, że uwierzył Jezusowi na słowo, czyli to, co On powiedział, jest bardzo ważne i On uwierzył w to, tak? Grając w Robloxie, wiecie, tak, że każdy ma co, gdzie trzyma wszystkie rzeczy są schowane w plecaku. Każdy z was, grając w Robloxie, ma plecak. I w tym plecaku
znajdą się fajne rzeczy. A moim zdaniem, jeżeli chcemy się nauczyć uśmiechać jeszcze bardziej w tym tygodniu, podczas pandemii, to słuchajcie, w waszych plecakach musi znaleźć właśnie wiarę. Tak jak ten pan urzędnik. To najważniejsze zdanie z tej lekcji, musicie pamiętać to zdanie, bo będzie w piątek będzie wielki quiz, tak? Najważniejsze zdanie. Prawdziwy uśmiech pojawia się wtedy, kiedy polegamy nie na sobie, ale na słowach Jezusa. To jest pierwsza i najważniejsza lekcja. I mam nadzieję, że schowacie to zdanie do plecaka i że będziecie trzymać na zawsze. Dobrze. Jutro kolejna lekcja z Robloxa. Dobrze? To ja się pomodlę na koniec. Dobrze? Zamykamy oczy i porozmawiamy z Bogiem. Panie Boże, dziękujemy za kolejny dzień. Dziękujemy za to, że jesteś z nami i dziękujemy za tą historię. Pomóż nam dzisiaj żyć tak jak ten Pan, żebyśmy wierzyli w to, co mówisz, abyśmy uwierzyli Ciebie na słowo. Dziękujemy za wszystko, co mamy, za to, że możemy dzisiaj się pobawić z innymi. Dziękujemy za to, że jesteśmy na obozie. Bądź z nami. Amen. Dobrze, ja uciekam. Do jutra, dzieci. Cześć.